tej chwili no, w ogóle sobie nie możemy poradzić, bo jeszcze dochodzi do tego, że co z tego, że jest taki okres, nie mamy dochodów, to jesteśmy pozbawieni jeszcze dodatkowo i obciążeni przez niektóre firmy tutaj na terenie granicy opłatami. Nawet w tym momencie, jak to jest, w ogóle nie działa. My praktycznie do tego momentu, w tej chwili jesteśmy na przewózku. Była zima, gdzie na granicach jest martwy sezon, to był początek marca, działalność została zakończona, potem kwiecień, maj, teraz będzie zaraz czerwiec, to jest pół roku, my nie mamy pół roku żadnych dochodów. Są samorządowcy, wszyscy samorządowcy, jest pan burmistrz Szczebyni, który ma na swoim terenie Osinu. To jest starosta gdyki, jest pani Teresa Leraz. To właśnie wszystkich dotyczy właśnie. Tak, i wszyscy piszą de facto pisma. Ja również jako marszałek województwa występowałem na premiera Morawieckiego, oczekując konkretnej mapy drogowej. No, tego oczekujemy tak naprawdę. Konkretnego planu działań, dat, tego co musimy robić. No jak na razie niestety mamy poczucie tego, że te pisma są słane na Berbiczu, że nie wiemy właśnie, czy ktoś jeży na w ogóle. Bardzo cieszę się, że właśnie w Powiecie Polickim dzisiaj jest organizowana ta konferencja. Powiat Policki to, tak jak pan marszałek powiedział, część właśnie naszego regionu, przede wszystkim przy granice, które tutaj, na których tutaj się znajdujemy. Paręnaście metrów dalej zaczynają się targowiska. To dla nas bardzo ważne miejsca pracy, gdzie nie tylko nasi mieszkańcy, ale również mieszkańcy Szczecina mają swoje właśnie zatrudnienie. Od kilku miesięcy nie mogę, tak jak mówię, tak jak na granicy spotkaliśmy się przy targowisku ZAN, nie tylko okres zimy, ale też okres pandemii powoduje, że nie mają środków na utrzymanie. Przede wszystkim nie wiedzą, kiedy ta targowiska zostaną otwarte. Z wielkim niecierpliwieniem czekamy na te kolejne odmrożenia, które są podawane, ale zapomina się właśnie o kupcach, o handlu. Zostały otwarte zakłady fryzjerskie. Wiemy o tym, że te zakłady fryzjerskie stoją puste, ponieważ głównymi klientami byli koledzy tutaj i przyjaciele za miedzy nasze. Proszę Państwa, granice te już dawno codziennie istnieją i to jest tak, jak gdyby w Warszawie zabronić przechodzenie z jednego stanowiska na drugą stronę. Więc to naprawdę jest bardzo potrzebne, żeby jednak apelować o otwarcie tych granic. Proszę Państwa, powiat policki jest chyba jednym ewenementem na terenie nawet kraju, gdzie czwórka samorządów zawsze działa razem. I tym razem również jako samorządowcy wystosowaliśmy do pana premiera pismo, które właśnie prosimy o możliwość otwarcia granic Lubiszyna i przede wszystkim Rosówka. Bo to jest tak skomunikowane, że dla wszystkich jest bardzo potrzebne i liczymy, że niebawem tę odpowiedź dostaniemy. Więc bardzo, bardzo prosimy, żeby jednak te granice dla nas tutaj zostały, nie tylko dla nas, ale dla wszystkich, którzy nawet pracują po stronie niebieskiej, mogły być otwarte i żeby kupcy mogli wrócić na swoje miejsce pracy. Proszę Państwa, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim samorządowcom za to zaproszenie i za możliwość porozmawiania z ludźmi, którzy są w bardzo trudnej sytuacji. Obowiązkiem nas wszystkich jest stać przy tych ludziach i proponować konkretne rozwiązania. Ja ubolewam, że rząd takich rozwiązań nie przedstawił. Ubolewam nad tym, że pan prezydent milczy, że nie zabiera głosów tak ważnych dla mieszkańców regionu sprawa. Wszyscy, którzy znają to miejsce, wiedzą, że setki tysięcy osób jest zależnych właśnie od tego, żeby tutaj ta granica funkcjonowała w sposób normalny, tak jak ona funkcjonuje w Unii Europejskiej. Komisja Europejska przygotowała specjalne wytyczne w tej sprawie i na innych granicach sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To, co najważniejsze, proszę Państwa, potrzebny jest konkretny plan.
kiedy będą otwarte granice, na jakich dokładnie zasadach i powinny być przygotowane wytyczne dla wszystkich tych, którzy utrzymują się właśnie z tej granicy. Właśnie tutaj ludzie po prostu, praca i życie zależy właśnie od otwartej granicy. I to jest apel, z którym się zwracamy wszyscy do rządu, żeby podać dokładnie granice. Kiedy będzie otwarta granica, żeby podać datę, żeby podać dokładne wytyczne, dokładny plan, ale przede wszystkim dobrze go skonsultować. Dlatego, że tutaj ludzie, samorządowcy, ale również wszystkie polskie firmy muszą mieć czas na to, żeby się do tego przygotować. Przez cały czas jesteśmy zaskakiwani decyzjami, tak jak to było w przypadku żłobków, przedszkoli, otwarcia obiektów sportowych. Daje nam się 2-3 dni na to, żeby się przygotować. Tak być nie może. Decyzje muszą być podejmowane w sposób przygotowany, racjonalny, systematyczny i przede wszystkim w dialogu z tymi ludźmi, którzy tracą środki do życia. Wszyscy, z którymi tutaj rozmawiałem, chcą po prostu pracować, a czują się całkowicie pozostawieni samym sobie przez państwo i również przez pana prezydenta, który właśnie w takich momentach powinien interweniować, powinien stawać przy ludziach. A tego niestety przez cały czas nam zabrakło.